Siemano, witajcie, z tej strony Mister Adam 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Prawdopodobnie na 99,9% jest to ostatni odcinek ze sprawdzania map do FPS-a 19. Jak widzicie, ciężko już ogarnąć w ogóle mapy. Większość chyba map makerów już przedostaje się do świata 22 i tam już zaczynają coś po prostu tworzyć i kombinować, żeby już dobrze wejść w nowego farminga. Mapa kurka, nie wydymka, V2. Oczywiście najgorsze jest to, że nie mogę prawdopodobnie wpisać w tytule dokładnej nazwy, bo boję się, że YouTube mi już tak zablokuje ten film, że go nie zobaczycie, więc pewnie będzie tylko kurka tam V2. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Raid Shadow Legends, czyli darmowa gra RPG w klimacie fantasy, dostępna na urządzenia systemami Android, iOS i PC. Głównym celem gry jest zebranie jak najsilniejszej drużyny bohaterów i pokonanie przeciwników w trybie PvE lub PvP. W grze dostępnych macie ponad 600 czempionów, a do tego każdego z nich możecie dowolnie modyfikować i podnieść im statystyki. Ciekawą częścią gry jest Wieża Zagłady, czyli coś, co sprawia nie lada problem każdemu graczowi. Wieża stała się gigantycznym więzieniem. Minęły tysiące lat, aż do świata Teleri zaczął przedostawać się ciemny Lord Sirot. Grozi to wydostaniem się potworów z wieży, a twoim zadaniem będzie temu zapobiec. Aby wspiąć się na sam szczyt i pokonać każdego bossa, będziesz musiał stworzyć naprawdę unikalną drużynę bohaterów, ponieważ wielu z przeciwników posiada całkowitą odporność na jakiekolwiek osłabienia. Ponadto niektóre bossy, np. Scarab King, nie otrzymują prawie żadnych obrażeń, dopóki nie da ci się zredukować maksymalnego HP. Jeśli zaatakujesz go bez tarczy, zniszczy on bardzo szybko całą twoją drużynę. Do przejścia takiego wyzwania będą wam potrzebni bohaterowie, których możecie przywołać m.in. za sztuki srebra w portalu, a następnie koniecznie będzie ich ulepszenie w tawernie. Więc nie ma co zwlekać, dołącz do ponad 20 milionów graczy na całym świecie, a jest to najlepszy moment, bo wraz z nowymi aktualizacjami w tym miesiącu czekają na ciebie specjalne eventy, m.in. pierścień strażnika The Guardian Ring, który zapewni ci więcej sposobów na wykorzystanie, jak i ulepszanie swoich bohaterów. A jeśli chcesz mieć jeszcze większą przewagę na start, wystarczy kliknąć link w opisie lub zeskanować kod QR widoczny na ekranie. Nowi gracze otrzymają epickiego bohatera Chonoru, 200 tysięcy sztuk srebra, 1 boost expa, 1 uzupełnienie energii i 1 starożytny odłamek. Swoje nagrody znajdziesz w swojej skrzynce odbiorczej tylko przez następne 30 dni. Życzę miłej gry. Dlatego zobaczymy, co ta piękna polska mapa, ostatnia polska mapa w farmingu, tutaj z sobą zaprezentuje. Powiem wam szczerze, że ciekawi mnie to, żeby te mapy były że jak najwięcej, wiadomo, bo fajnie się ich sprawdza, a że farming już za tydzień, więc wątpię, że w najbliższych dniach, przy tym jak YouTube sprawdza, będziecie mogli zobaczyć ten film, więc lecimy sobie z tą piękną kurką. Mamy gospę. Tu są garaże. Jak to się otwiro? Ślicznie się otwiro. Piękny, duży garaż na czterostanowiskowy, więc jest super. Tutaj mamy stodółkę, pewnie easy los i tego typu pierdoły. Ogólnie bardzo ładny. Duży. Duża stodoła. Podoba mi się właśnie tego typu. Można sobie wejść tu na górę, jeszcze poukładać belki. Jeszcze to okienko. O Jezus. Gdyby trochę było wyżej. Z jednej strony może nie jest tak źle nawet, ale super to ta okiennica tu jest. Zawsze wypada troszeczkę światełka. Fajna stodoła, ogólnie podoba mi się. Jeżeli ona by była peaceable, to Jezus Maria. Ja bym sobie ją chętnie wziął. Nie do jednej serii nawet. Dalej, mamy tu płytę na łobornik, mniemam. Duża, więc tutaj pryzma na kukurydzę. Całkiem dość fajne takie duże gospodarstwo, ale jest całkiem z sensem zrobione. Tu mamy drogę przejazdową pomiędzy sąsiadami. Idziemy do sąsiada. U sąsiada też jest wszystko i to samo. Tu mamy jakieś miejsce. Czy to jest? Mamy jakąś oborę? Halo? O, jest. Tylko nic nie słyszałem, jak się otwierało. Domyślam się, że tu... Szczerze? Ja liczę się z tym, że to są świnie. A jednak krowy. Chociaż działa, bo tu ale jakby pastwisko jest zrobione. Szczerze? Nie wiem. Lepiej by było, jakby to było pastwisko, no ale jak to tutaj działa w grze, to nie wiem. Dobra, pójdziemy przez płot, bo widzę, że nie mogę się wydostać. Chałupa bardzo ładna, obora też. Możemy od tej strony? Halo? O, możemy. Tu nie działa żadne, że się tak powiem, dźwiękowe otwieranie drzwi, czyli nic nie szeleści, nic nie stuka, puka i te sprawy. Pójdziemy zobaczyć, co tam jeszcze w stodole słychać.
Kurde, obydwie są dowalone. Ta w ogóle też ma fajne wejście na górę, ale gorzej się wchodzi. O, już tutaj ładnie. O, coś w stylu. Ja na jednym z odcinków mówiłem, że kiedyś u mnie w rodzince, u wuja też właśnie na górze mieliśmy takie klepiska. I tak właśnie podzielone miejsce, gdzie sypiemy zboża. I tu jest coś w tym samym stylu zrobione, że właśnie na górze wchodzi się cygmyk fuch i ogień ładnie podzielone. U mnie to było jeszcze trochę inaczej, ale wiecie o co chodzi. Bardzo fajnie. Przypomina mi to dzieciństwo trochę. Może nie było takiego pięknego wejścia, ale zawsze i tak jest plus. Czy ja tutaj się przedostanę? Bardzo ładne miejsce. Bardzo mi się ono podoba. Z tyłu byliśmy, to najważniejsze. Jeszcze zobaczymy, co tutaj ciekawego w tym garażu. Ogólnie fajne budynki, podobają mi się fest. Jeżeli chodzi o te typowe te stodoły, czy ta jest ta oborostodowa. Naprawdę szacun. Więc jesteśmy na samej górze. Na samej górze mamy te dwie piękne gospy. Mamy takie piękne pola. Małe ogólnie tak, mapa jest dość malutka. Widać, że Polska 40 pól chyba, to nawet nie. 38, tu gdzieś widzę numerek i to jest taki ostatni land największy, który gdzieś tam jest obok, ale czy on jest dostępny, czy to tylko tak dla picu, tego nie wiadomo, a jeżeli tak, to 34 wtedy jest. No i tak to ładnie wygląda. Idziemy dalej zobaczyć, bo gdzieś tutaj jest ta droga, czy ta droga jest tylko do pól, czy to nie, w ogóle co tu jest? Tu jest jakiś znaczek, tu jest jakiś trigger, to jest woda? Zagroda dla świń. Tu chyba jednak autorowi coś nie pyknęło i po prostu to zostawił. Bo ja sobie mogę tu wejść pewnie i świnie kupić nawet też. Szkoda, bo już myślałem, że tutaj jakiś skup jest i dlatego tak szłem tą drogą. Ale niestety nie. Dobra. Pierwszy taki malutki mankament. Co tu mamy za kapliczkę świętego? O, proszę bardzo, jaka ładna kapliczka. Nie wiem, czy ja takie kapliczki w ogóle widzę. Na tych farmingach bożych cudownych. Dobra, idziemy dalej. Mamy przejazd kolejowy. Oczywiście, bez szlabanów. Trzeba się rozejrzeć, stanąć, popatrzeć. I tu mamy skupy, sklepy itp. itd. Po tej stronie jest na pewno sklep, który chyba tylko się wchodzi tu. Bardzo ładnie. Fajne, duże miejsce akurat na to. A tutaj mamy jakiś skup u Zdzicha i kurde, nie powiem kogo. Czy to jest agroskup Sikorski? Skup jaj i zlewnie? Mleka. Kurde, to jest wszystko i nic. Tak szczerze. Na Dziubdzianie Fest. No tu jest ten skup, to na pewno. U Sikorskiego ogólnie mamy tylko ten jeden skup. I o, tylko jeden skup mamy tutaj. Mamy tego Sikora. Tu jest pewnie gdzieś mleko, trigger, jo. A tu gdzieś pewnie, domyślam się, jajka się sprzedaje. Pewnie tu u drzwi twojej stoi panie i jedziemy, co nie, tematem. Mamy też, jak widzicie, wiatraczki gdzieś tam w oddali, żeby coś się działo. Ale tu już dalej mapy nie mamy, więc lecimy sobie dalej. Zobaczmy minimapkę. Górę mamy objechaną, więc skręcimy na dół. A, triggerki tu się trochę tak gdzieś porozchodziły. Jeszcze idziemy zobaczyć, co tu mamy. Czy to jest... A, to jest polna droga. I tu mamy całą gospodarkę, proszę państwa. Mamy chałupkę. Garza mnie kiedyś wykończy. Jakbym palił, to może bym się zgodził, aż klikło mi się. Dlatego łogin. Garażek bardzo ładny. Dalej, mamy oborę na krowy. Te krowy widoczne są tutaj. Wyjdziemy tędy, tak, bardzo ładnie. Odpolony. O, pięknie przygotowane już tutaj miejsce do gnojowicy. Tu jest mleczko, tu ta pryzma, która już była znana nam z poprzedniego gospodarstwa. Bardzo fajna, taka duża dość, więc podoba mi się pod tym względem. Czy szeroka, może bardziej tak to chciałem ująć. Niestety tak, no nie działa mi to klikanie, żeby kupić te krowy. Ale gdzieś tu na pewno to działa. Tu mamy wejście na górę. Proszę bardzo. Dzień dobry. No, jeżeli chodzi o to, spoko, tylko nie ma zrzutu. Te zrzuty naprawdę w tych niektórych oborach są naprawdę fajne, bo wtedy można sobie tutaj powrzucać tych belek, poukładać i potem tylko schodzić i cyk, myk, puch, na dół. Więc ja też schodzę na dół. Czy tutaj garaż jest czynny? Jo.
O, i taki dźwięk, to wtedy wiem. Otwiera mi się cygnych puch, czekam. A nie się zastanawiam. Z jednej strony bardzo fajne ogólnie te budynki, podobają mi się na tym mapie. Bo jedynie co, to budynki mi się podobają. Bo fajnie są zrobione, to jest wyjazdówka. No i poletka. Poletka małe, fajne, piękne i cudowne. Czego chcieć więcej od życia? Nie oszukujmy się. Fajnie to wygląda. Z jednej strony. Tutaj młyn. Jakieś ruiny Jana. Belki, dużo łąki. Gdzieś poza. No ogólnie tu jest. Dotąd jest mapa, do tych krzaków. Dalej już jej nie ma. Tam są jakieś też fajne poza, właśnie jak to jest. Nie, tu są jeszcze pola. To nie, czyli to można jeszcze ogarniać. Czyli są jakby jakieś takie małe dodatki. Fajnie, bo tu jest górka, dołek. No ten dołek, ja pierdzielę, tutaj pod górę, to nie wiem, czy podjechałbym. On należy do twojego starego, na przykład, bardzo ładny. Bardzo ładne pola. Do starej na przykład też. Kurde, twój stary, mój stary. Twoja stara i moja stara, ja pierdzielę. Tam należało do nikogo, wiem, też to zauważyłem. I zaciekawiło mnie, bo po raz pierwszy takie coś mam. Żeby tak pola były nazwane. O, tam też do nikogo nie należało. Czyli ogólnie wszystko do naszych rodziców, jakby się ktoś pytał. To się zająłem patrzeniem na pola. Oczywiście. Które są do kogo? Mapka spoko. Jak na ostatnią malutką polską mapę jest git. Wiadomo, jak każda mapa jest do dopracowania. Ale jak ktoś sobie chce na luzie pograć już na gotowych gdzieś gospodarkach, bo naprawdę nie powiem, ale czy ta są naprawdę fajnymi gospodarkami, tak żeby sobie pograć na luzie. I jestem akurat z nich zadowolony, jak no, można tak powiedzieć, jak to jest na stworzenie autora. Tym bardziej, że naprawdę fajnie to wygląda. Na po sąsiedzku powiem wam szczerze, że fajnie by to wyglądało. Moim skromnym zdaniem. Gdybyśmy mieli takie gospodarki oddzielone drogą, tak jak to było kiedyś. Jak dobrze pamiętam, za czas starych czasów. Nie wiem, czy w pierwszym sezonie mieliśmy taką drogę? Coś koło tego było. Wiem, że tak się działo. Ja wam serdecznie dziękuję. Prawdopodobnie w ostatnim odcinku sprawdzania map. Moim zdaniem skromny i tak to był najlepszy farming, bo najwięcej map sprawdziłem, no ale też farming był najdłużej, to jest też druga opcja. I liczę, że w nowym farmingu też będziecie lubić tą serię i jak najwięcej takich mapek będzie wychodzić, a ja będę mógł oczywiście wam je prezentować. Ja wam serdecznie dziękuję, zostawcie łapkę, klikajcie subskrypcję i czekajcie już na nowego farminga jeszcze tydzień niecały i lecimy na pełny. Dziękuję serdecznie, pa pa!